To miała być akcja przeprowadzona między koleżankami, jednak bez żadnego nagłaśniania, jak lawa rozlała się na całą Polskę. Teraz do Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie paczki z bielizną trafiają z najodleglejszych zakątków. Sekretna misja kobiet zaskoczyła wszystkich. Przychodzi pocztą bezpośrednio do nas. I skąd przychodzi? Z całej Polski? Z całej Polski. Od Dnia Kobiet do Święta Mamy majtki i biustonosze będą zbierane. Potem trafią do dalekiej Afryki, konkretnie do jednego z jej najbiedniejszych krajów, czyli Burkina Faso. Rozmawiając z tymi kobietami, one same zgłosiły taką potrzebę. Burkinki szyją sobie piękne stroje, potrafią same tkać materiały i z nich szyją. Ale z bielizną mają problem, ponieważ Burkina Faso nie można jej kupić, też ciężko ją samemu własnoręcznie wyprodukować. Ta, która jest dostępna w Burkina Faso, jest bardzo słabej jakości i w zasadzie no, ciężko ją zdobyć dla takiej kobiety żyjącej na wsi. Jechać do miasta po bieliznę. W Burkina Faso to kobiety ponoszą największy trud utrzymania rodziny i domu. Na ich barkach spoczywa m.in. zdobycie pieniędzy i praca w polu. Nie mają prądu, po wodę muszą iść kilkanaście kilometrów i samodzielnie pompować ją ze studni. Żyją średnio 56 lat, a w macierzyństwo wchodzą średnio mając 19 lat. Dlaczego by w ten sposób nie pokazać, że nie tylko szanujemy kobiety afrykańskie, ale chcemy pokazać, że dbamy o ich godność, no bo nie zawsze w ich kulturze, tam jak funkcjonują, kobieta ma taką pozycję jak u nas. W Burkina Faso kobiety są całkowicie poddane swoim mężom. Z ciężkiej pracy nie zwalnia ich nawet zaawansowana ciąża. O utrzymaniu higieny intymnej w takich warunkach nie ma nawet co mówić. Dlatego kobiety z Polski postanowiły pomóc i podarować Burkinkom bieliznę. To ma być wygodne, wyprać i założyć. W Cieszynie można staniki i majtki zostawić na przykład w tym sklepie. Teresie Piątek taka akcja bardzo się podoba. Dla nich to jest komfort, dla nas mały wydatek, a dla nich naprawdę jakby pani ubogaciła złotem jedną i drugą panią. Więc te panie potrzebują takich rzeczy i jak najwięcej takich darów serca. Idea jest prosta. Kupujesz komplet nowej bielizny i zachęcasz do podobnego działania swoją mamę, koleżankę lub siostrę. Wszystko dostarczasz do centrum, a stamtąd dar zostanie przekazany do Afryki. Ta bielizna na pewno im się przyda ze względów zdrowotnych. Też mają sporo dzieci i karmią piersią przez dużą część życia, więc myślę, że dla mam karmiących piersią brak biustonosza jest dużym problemem. Centrum Misji i Ewangelizacji chce pomóc 350 kobietom z wioski Pobemangao, ale to nie jedyna ich współpraca z afrykańskimi kobietami. Mamy też inne projekty, między innymi myślimy o pomocy tam ludności miejscowej, żeby wybudować tamę, która jest im potrzebna na rzece. Dzięki zbudowaniu tej tamy będą mogli zbierać zbiory dwa razy do roku, a nie tylko raz do roku, więc jest to bardzo, bardzo ważna rzecz. Poza tym czasami jeździmy tam, pomagamy, czy to ostatnio na przykład kupowaliśmy owce po to, żeby tam kobiety między innymi też właśnie mogły je hodować i dzięki temu mogły utrzymywać rodzinę. W taką pomoc zaangażować się może każdy, wpłacając pieniądze, organizując wystawę czy spotkanie dotyczące sytuacji mieszkańców wioski albo po prostu modląc się za nich. Hanna Blocherz-Bacza, portal OX.pl.